Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i chciałbym Wam tutaj przedstawić e-mail, który otrzymałem i który w pewnym sensie wprawił mnie w osłupienie, a mianowicie przeczytam dokładnie. Przez roztargnienie zapomniałem o badaniach lekarskich koniecznych do przystąpienia do części praktycznej kursu na kategorię prawa jazdy C. Jestem w połowie zajęć praktycznych. I pytanie zasadnicze, czy tak opóźnione dostarczenie badań lekarskich może nieść jakieś konsekwencje? Jeżeli tak, to jakie? W zasadzie moja odpowiedź była prosta. Jeżeli badania lekarskie zostały wykonane przed rozpoczęciem danego kursu, to konsekwencji nie ma żadnych. Pomimo tego piszący dalej się dopytywał, i zadał drugie pytanie, no witam, zakładając, że data będzie po rozpoczęciu części praktycznej. Co w takim przypadku? No w takim przypadku, tak szczerze mówiąc, troszeczkę mi opadły ręce, ponieważ pomimo jakiejś takiej nagonki antykorupcyjnej widać, że szkoły jazdy w poszukiwaniu klienta cały czas idą na jakieś układy. No, niestety często, gęsto potem okazuje się, że nie są oni w stanie, czy one w stanie, czy kandydat na kierowcę nie jest w stanie, można by powiedzieć przysłowiowo, załatwić sobie orzeczenia lekarskiego z datą przed rozpoczęcia kursu i po prostu zaczynają się jakieś kłopoty. Mimo wszystko temat zaciekawił mnie na tyle, że sięgnąłem do rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami itd., itd., gdzie sobie ładnie czytamy, że szkolenie podstawowe lub dodatkowe może rozpocząć osoba, która posiada wymagany przepisami ustawy wiek i w punkcie drugim czytamy orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Dla przypomnienia jest tutaj definicja szkolenia podstawowego, które wykonuje się przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego w zakresie określonej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia. Natomiast w tymże samym rozporządzeniu są wymienione warunki, które musi spełniać ośrodek szkolenia kierowców prowadzony przez przedsiębiorcę, który przyjmuje taką osobę jak tutaj wymieniony kandydat na kierowcę kategorii C na szkolenie podstawowe. Również dotyczy to szkolenia dodatkowego lub uzupełniającego. I tenże ośrodek szkolenia kierowców musi sprawdzić, czy osoba spełnia określone warunki. No i jak łatwo się domyśleć, określonym warunkiem tutaj, oprócz wymienionego przeze mnie wieku, wymaganego zgodnie z ustawą, było to orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. No można by się tutaj zapytać o konsekwencje. No, najmniejszą konsekwencją jest taką, że po prostu ośrodek szkolenia wyśle tę dokumentację do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z datą badania lekarskiego z połowy kursu i zostanie to cofnięte. Jednak obawiam się tutaj konsekwencji innych, że no, może być wszczęte jakieś postępowanie dyscyplinarne wobec takiego ośrodka lub nawet jakieś karne typu poświadczenie nieprawdy. Także mimo wszystko, pomimo trudnej sytuacji na rynku nauki jazdy, odradzam takie wchodzenie w układy z potencjalnymi swoimi klientami. Wcześniej czy później pretensje jakieś wychodzą, no jak to mówią, gdzie dwóch się bije, tam na tym trzecim to mogą być właśnie jakieś organy porządkowe, organy antykorupcyjne, które w bardzo prosty sposób mogą zakończyć karierę danego ośrodka szkolenia.
nawet dobrze zapowiadającego się i z wysoką zdawalnością. Jeżeli masz jakieś komentarze na temat tego wideo, zapraszam tam poprzez kanał YouTube. No, temat jest ciekawy, pomimo takiej dosyć akcji antykorupcyjnej wśród szkolonych, wśród ośrodków nauki jazdy. Mimo wszystko takie perełki się zdarzają. Na głupotą tutaj danego internautu jest to, że nawet wysyła w sumie do mnie, no cieszę się, że ma takie zaufanie, ale wysyła w sumie do obcego człowieka zapytanie, no, w sprawie co najmniej takiej dosyć dziwnej. No, mam nadzieję, że zrobił to z adresu e-mail takiego, którego tam nikt nie może rozpoznać z jakiejś darmowej skrzynki, bo różnie to bywa, gdyby trafiło to w niepowołane ręce. Jeszcze raz dziękuję i zachęcam mimo wszystko do przychodzenia do lekarzy uprawnionych do badań kierowców przed rozpoczęciem szkolenia podstawowego.